Witam wszystkich na kolejnej lekcji kursu Robimy aplikację, tudzież Robimy program. Na tej lekcji będziemy się zajmować rozdzieleniem troszkę zmartwień. Zaraz dowiecie się, jakich zmartwień. I drugą rzeczą to obsługą błędów, jakie tu nam się pojawiły, a mianowicie gdy response przychodzi nam błędny. No dobrze, zacznijmy od tego, że musimy troszkę zmienić, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, jedna metoda powinna mieć tylko jedno zadanie. Tu niestety nasza metoda robi dwie rzeczy. Ściąga responsa i później go przetwarza, nasz stream z responsa. To jest B. Pierwsze co zrobię, to sobie o to zamknę. Dlatego, że możemy troszkę usłodzić nasz response i zróbmy sobie var response, tak jak mamy tu. Tylko tu zwracamy taska od rezultatu. Rezultat. A my tego na razie nie chcemy zrobić. My chcemy sobie, nie po czym ja to w ogóle biorę. Var response równa się request get response async. Teraz będziemy mieli zapytanie asynchroniczne, dzięki któremu będziemy dostawać tylko i wyłącznie response z tego, o co żeśmy zapytali. I to wyciągniemy sobie w ogóle poza... Quick Actions Refactoring. Stworzymy sobie metodę i nowa metoda będzie nazywała się getRequestAsync, dlatego że jest to asynchroniczna. Oczywiście, await na razie damy. Prawie dobrze. Nie chcemy zmieniać sygnatury, chcemy zmienić nazwę. getRequestAsync. Dobrze. Kontrol kropka. Napraw. Powinno naprawić. Await void nie można. Świetnie. My nie chcemy tu void, tylko chcemy async task. Pięknie. Mamy wszystko to, co potrzebujemy. Mamy string, który nam przekaże. Patrzę, czy wszystko mamy. Może być prywatna, dlatego że nie będziemy odwoływać. Ta też. Czyli tak, chcemy sobie zrobić pierwszą rzecz. Pierwsza rzecz to jest metoda, która zajmie http web request. Pierwsza metoda będzie zajmowała się tylko i wyłącznie requestem. Druga metoda będzie zajmowała się tylko i wyłącznie przetworzeniem tego requestu. Nic poza tym. Chyba to jest, mam nadzieję, dla Was zrozumiałe. Po prostu rozdzielimy zmartwienia. Zobaczmy, na co on narzeka. Tak. A, standard. Już, nie narzeka. Potrzebuje wywoływania czegoś asynchronicznie. Jak wiecie, awaiter to nic innego jest jak continue with, więc czeka na to. O, wszystko w standardzie. No dobrze, mamy response, ale problem zostaje. Zawsze dajemy try. Przechwytywanie błędów jest bardzo ważne. Na razie catch jest exception. Teraz nasze exception będzie przechwytywało wszystko. Żeby to udowodnić, zrobię coś takiego, że... co ja chciałem? Aha, tak. Chciałem do stringa wrzucić var test równa się ex message to string. Teraz na razie nie przejmujcie tym, co się tutaj dzieje, bo nasz program nie działa. Tego nie chcę. To mnie interesuje. Teraz tylko chcemy wywołać naszego... wait. Chcemy wywołać tylko i wyłącznie naszą metodkę.
i zobaczyć, jak zareaguje. Postawimy kropę tu, postawimy kropę tu i postawimy kropę tu. Dajemy szukaj. Weszło do metody, prawidłowe działanie, zawołało response. Mamy błąd. I błąd mamy taki, jaki mamy, jest złe żądanie. No dobrze, ale my chcemy tak naprawdę obsłużyć osobno wyjątek złego żądania i osobno chcemy resztę. Możemy stworzyć jakby łańcuch przechwytywania. Tak mi się wydaje, że web response ma własne exception. No dobra. To będzie wyglądało mniej więcej tak. Możemy zrobić jakby łańcuch przechwytywania. Nas interesuje, żebyśmy przechwycili jeden najważniejszy, nas interesujący błąd. To jest web exception. Możemy go wex. Inaczej będziemy reagować, gdy dostaniemy web exception, bo web exception to są po prostu kody błędów. Coś poszło i został nam zwrócony kod błędu. A innym rodzajem błędów, które nas będą interesować, to są błędy, które są inne niż web exception. Coś jest nie tak tu, w kodzie lub w innym miejscu. Tak czy siak, gdy przyjdzie coś z samego web exception, wtedy będziemy mieli błąd ten. W innym wypadku będziemy mieli tu błąd. Sprawdźmy, jak to działa. Pięknie. Mamy błąd. Mamy dokładnie błąd, który nas interesuje. Ale co my z tym błędem możemy zrobić? Zastanówmy się, co jest w danych. Jest. Mamy message. Serwer zdalny zwrócił błąd. Złe żądanie. Okej. A nas interesuje response. Nas interesuje response i w responsie mamy informację, oczywiście nie mogę powiększyć tradycyjnie. W responsie mamy coś, co nas interesuje. Mam nadzieję, że widzicie. Jest tu bad request, czyli mamy status kodu. Już tworzyliśmy, już braliśmy status kodu, mamy bad request. I nas interesuje ten status, dlatego że w zależności od tego statusu zwrócimy co innego. Co my tu będziemy zwracać? My tu będziemy zwracać, bo będziemy zwracać HTTP web request, co jakby wynik z requestu, ale nas interesuje również wynik z błędu. Dlatego, że chcemy jakoś poinformować użytkownika, czyli musimy obsłużyć sami błąd. Nas interesuje tylko obsługa błędu, właściwie każdego. Będziemy sztucznie symulować obsługę błędu. Jak to zrobić? Dobra, przyspieszymy trochę kroku. Dobra. Co możemy zrobić? Przede wszystkim wiemy, że mamy tu response, więc możemy... Zacznijmy od tego, że musimy tu coś zwrócić, więc zwrócimy task od web response. Wiemy, że będzie narzekał, ponieważ response, o Jezu, jak ja napisałem, równa się, niech tak zostanie na razie, więc częściowo przestanie narzekać. Musimy zwrócić response. W tym wypadku zrobimy, mamy response, tylko mamy nie taki, jakbyśmy chcieli. Elvis, czyli użyjemy Elvisa. Response. Jest web. Response. Po prostu zwracamy, jak jest błąd, i tak zwracamy. A tu zwrócimy. Null. Na razie nie będziemy robić jakiejś większej obsługi błędów. Swoją drogą po prostu exception. Czyli zróbmy tak. Jeżeli wszystko idzie ok, idzie ok. Jeżeli jest coś nie tak, zwracamy kod błędu. Jeżeli poszło całkowicie coś nie tak, zwracamy, że jest puste i sobie to obsłużymy w metodzie. Nie jest to może najbardziej idealne rozwiązanie, ale będzie działać. Może tak zróbmy.
Jeżeli wszystko pójdzie nie tak, zwróćmy nul. Wiem, trochę tu motamy, ale teraz mamy dokładnie, bierzemy sobie asynchronicznie request, dostajemy response, czyli odpowiedź, i ta response wróci nam i dopiero teraz, jak mamy response, obsłużymy co dalej. Czyli rozdzielimy sobie nasze zmartwienia. Tu jest zmartwienie samym zapytaniem i powrotem, i tym, co się dzieje oczywiście. Tu będzie zmartwienie, jeżeli chodzi o... Przede wszystkim zacznijmy od tego. Tu będzie zmartwienie, tylko chyba mi nawiasu brakuje. Response status code. Zaraz dlaczego to jest błąd, to dlatego wrócimy. A tu będzie zmartwienie, jak przetworzyć to, co przyszło. Czyli w jednym wzięliśmy dane, mamy na razie w formie streamu. Tu przetworzymy stream i będzie dobrze. No, myślę, że troszkę zamotane, ale chodzi o to, żeby jak najbardziej rozdrobnić metody, żeby były jak najbardziej powtarzalne i jak najbardziej powtarzalne, że tak powiem, zajmowały się tylko jednym zadaniem. Ojejku, dobra, lećmy dalej. No dobra, zajmijmy się teraz, dlaczego tu jest błąd. Tu jest jeszcze jeden błąd, no zwróćmy to. Return. Chcemy zwrócić naszego requesta. Zobaczmy, czy w ogóle cokolwiek tu działa. Postawimy sobie kropę tu i tu. Teoretycznie powinno nam coś w responsie wrócić. Punkt. Zrobimy na początku błąd. Zawsze, ale to zawsze używajcie czegoś takiego, co się nazywa red-green factor. Właściwie to służy do testów, których no, tu nie mamy i na razie robić nie będziemy. Chodzi o to, że na początku róbcie coś źle, a dopiero później zwracajcie coś dobrze, żeby wiedzieć, że w ogóle błąd może nastąpić. Błąd nastąpił i nasz response, jaki przychodzi, jest bad request. Bomba. Nas interesuje 400. Puścimy dalej, bo możemy tu. Batman. Batman powinien zwrócić nam OK, responsa. OK. No bomba. Jak widzicie, mamy tu już poprawnego responsa. Mamy takiego, który już nie wywala błędu, tylko zwraca odpowiedni request, ale zwraca również zły, co wbrew pozorom jest bardzo ważne, dlatego że ta metoda w ogóle nie musi myśleć o tym, jaki jest response. Ona ma tego dostać, słuchaj, jeżeli jest OK, to przetwarzam, jeżeli nie, to zwracam po prostu błąd, a ta ma odpowiadać metoda za całą obsługę naszego zapytania. Bomba. No dobra, teraz musimy przechwycić nasz response, wziąć z niego to, co tam, że tak powiem, strumień, przetworzyć, wrócić i już będzie dobrze. I dzięki temu będziemy mogli już powoli myśleć na temat obsługi błędów, co jest wbrew pozorom bardzo ważne. No dobrze, co możemy zrobić? Przede wszystkim potrzebujemy teraz przeczytać to, co robiliśmy tu, prawie. Potrzebujemy teraz przeczytać. Ale zwróćcie uwagę, tu mieliśmy taska i tu będzie zwrócony wbrew pozorom task, dlatego że getResponse zwraca taska od webResponse. W związku z tym, kropa niepotrzebna, w związku z tym co? Tu będziemy mieli taska, w związku z tym nie mamy w rzeczywistości przed przeczytaniem, przed rezultatem, bo to jest cały czas... To jest obietnica, że coś dostaniemy, a nie, że dostaniemy. To jest cały czas, żyjemy tu w takiej krainie fantazji, coś jak Alicja w Krainie Czarów, że liczymy na to, że królik wyjdzie jednak z tego, z tej dziury. Problem polega na tym, że najprawdopodobniej go również odstrzelimy jak Szyszko Bażanty. Ale to mniejsza z tym. I teraz musimy, jeżeli coś nam zwróci, ta obietnica, która przyjdzie, to teraz musimy ją przetworzyć. No pokażę wam inną technikę, lepszą, gorszą, nieważne, synchroniczną, nie asynchroniczną. Przede wszystkim, nie wiem, czy spotkaliście się z taką czymś jak using.
using. Using pozwala stworzyć jakby taki blok kodu, który automatycznie po jego wykonaniu jest dispozowany. Coś takiego. I w usingu musimy powiedzieć, co będziemy używać. Będziemy readera, albo może stworzymy sobie tak samo, żeby było jasno. Response readera, który równa się new stream reader. Tak? Stream reader musi przyjąć, z tego co pamiętajcie, response i get response stream. I będziemy mieli ten response stream, dlatego że mamy obietnicę, że go dostaniemy. Czyli response get response stream. Pięknie. I drugie, co przydałoby się przekazać, to jest w jaki sposób będziemy enkodować. I to już mamy. Chcemy, żeby enkodowało w UTF-8, ponieważ taki, w takim formacie również otrzymujemy. No i dobrze, i co teraz mamy zrobić? Po prostu zwróćmy przeczytany stream do końca. Czyli return response reader. Jak widzicie, mamy tu bardzo dużo metod, dokładnie takie samo jak to mieliśmy. Read. Od to end. Async. Tu byśmy potrzebowali sygnatury, że zwróci nam na task od. Przede wszystkim musimy poczekać na to, aż przeczyta do końca. Czyli to wyrzucimy, bo już nam jest niepotrzebne. Tak, co zrobiliśmy? To jest ważne. Podzieliliśmy sobie naszą metodę na zadania. Jak widzicie, jest ładniejsza, mniejsza i bardziej taka jakby responsywna, dlatego że tak, wywołujemy nasz string, przepraszam, wywołujemy nasze request, że chcemy coś otrzymać. W tym momencie wołamy naszą przetwórnię, musimy to nazwać inaczej, naszych requestów, która tu chcemy tylko otrzymać stream, który wraca nam z sieci. Ale żeby to zrobić, musimy na początku zapytać. Wiem, jest to trochę zamotane. Więc pytamy, skacze tu, otrzymujemy w zależności od problemów, czyli obsługę błędów sobie zrobiliśmy, wracamy, używamy statement using, dlatego że my chcemy przeczytać to. Using załatwia za nas sprawę pozbywania się, zamykania streamu i tak dalej. Czytamy go asynchronicznie, bo nie jesteśmy zwierzętami, więc wszystko robimy, że tak powiem, asynchronicznie. Gdy to wróci, dopiero wtedy przetwarzamy naszego JSON-a. Sprawdźmy, czy to działa. Powinno, bo niby dlaczego nie. Pierwsza rzecz, gdy damy pusty, już nie wywala nam błędu, damy Batman, wraca Batman. No dobrze, i tu będę chciał wam teraz przedstawić Fiddlera. Dlaczego? Dlatego, że chcę obserwować, jakie requesty idą. Dlatego myślę, że zakończę lekcję o obsłudze błędów. No może nie tyle co o obsłudze błędów, co o tym rozbiciu. Myślę, że jeszcze przenazwę, zanim to skończę, bo mnie to te nazwy drażnią. Przede wszystkim chcę nie from HTTP, tylko from stream. To przerobię. Tu chcemy request, bo my tak naprawdę nie bierzemy z HTTP, tylko ze streamu. Teoretycznie jakbyśmy tu wrzucili własny stream, tak sobie myślę, że może by tu po prostu zadał stream. Lepiej nie kombinować. Teoretycznie tu bierzemy stream, zwracamy, a nie request. Dlatego pytamy get from stream. Teraz będzie nam potrzebna ta rzecz, która była gdzieś tam. Nie będę jej teraz szukał. Tak jest lepiej. Dobra. Zaraz będziemy, wrócimy jeszcze maluteńką obsługę błędów zrobimy. Bynajmniej spróbujemy. Bo teoretycznie w tym miejscu powinniśmy dostać błąd. Ale błąd obsłużony. Tylko tu dostajemy nula.
Czyli teoretycznie, niech będzie, niech zostanie. Tak, tak jest dobrze. To mamy, to mamy, to mamy, działa. Ok, koniec, teraz już na pewno. Koniec tej lekcji, zapraszam na Twittera, zapraszam na Facebooka. Oczywiście do kontynuacji tej lekcji, tych lekcji. Jak widzicie, program się trochę komplikuje, ale w rzeczywistości upraszcza się i nasza ta warstwa biznesowa zaczyna być coraz bardziej sensowna, dlatego że dzielimy sobie wszystko na ładne metodki. Jak widzicie, da się to zrobić ładnie, rozszerzamy możliwości, mamy już szukanie po kliknięciu, zaraz trochę sobie siądziemy nad fiddlerem. No cóż, dziękuję za uwagę i zapraszam na następną lekcję.